Nowe mieszkanie prezydenta Opola. Gazeta oskarża, polityk odpowiada: prezydent Opola nabył atrakcyjny lokal w centrum miasta. Arkadiusz Wiśniewski, manipulacje gazetki Orlenu. Mieszkanie z TBS-u dla prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, tytułuje swój artykuł Nowa Trybuna Opolska. Autor dowodzi, że prezydent miasta nabył atrakcyjny lokal w centrum, choć mieszkania te przeznaczone były dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej. Prezydent twierdzi jednak, że autor artykułu manipuluje i szuka na niego haków, gdyż polityk usiłuje nagłośnić aferę Jakiego. Tekst autorstwa Tomasza Kapicy dotyczy inwestycji przy ulicy Oleskiej 35 w Opolu. Jak czytamy, w samym centrum miasta, na gruntach należących do ratusza powstało ponad 50 mieszkań o różnych powierzchniach, od kawalerek po mieszkania do 80 metrów kwadratowych. Największą popularnością cieszyły się lokale o powierzchni 50 metrów kwadratowych i to takie właśnie mieszkanie nabył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. To, prezydent Opola nabył atrakcyjny lokal w centrum miasta. Autor wskazuje kilka elementów, które mogą świadczyć o konflikcie interesów. Po pierwsze, czytamy, inwestycje realizowało Polskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które podlega pod ratusz zarządzany przez prezydenta. Po drugie, budowa odbywała się na gruntach należących do miasta i tu znów pojawia się prezydent jako osoba bezpośrednio zarządzająca miejską własnością. Wreszcie, po trzecie, inwestycja reklamowana była jako mieszkania dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup. Zamysłem TBS-u jest bowiem budowanie mieszkań na preferencyjnych warunkach dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej, które dzięki takiemu przedsięwzięciu mogą, poprzez opłacanie wyższego czynszu, po pewnym czasie nabyć dane mieszkanie na własność. W tym przypadku, podaje autor, kryterium dochodowe nie istniało. Liczyło się jedynie to, kto pierwszy złoży wniosek. Co za tym idzie, klasyczna idea TBS-ów nie miała tu zastosowania. Autor tekstu podsumowuje, że prezydent miasta nabył prawo do 50-metrowego mieszkania w apartamentowcu w centrum Opola za wkład budowlany w kwocie 200 tysięcy złotych. Gdyby ubiegał się o taki lokal na standardowych warunkach, musiałby wyłożyć kwotę pół miliona złotych. Uwzględniając kredyt na taką inwestycję, całe przedsięwzięcie kosztowałoby go ponad milion złotych, a w obecnej sytuacji wzrastających stóp procentowych nawet 1,5 milionów złotych. Arkadiusz Wiśniewski, to manipulacje, do tekstu odniósł się na Facebooku sam prezydent Opola. Arkadiusz Wiśniewski twierdzi, że w tekście znalazło się wiele manipulacji. Tomasz Kapica z to Gazetka Orlenu. Po raz kolejny atakuje mnie manipulacjami. To znajomy posłów Jakiego i Kowalskiego. Chodzi o to, żeby zniechęcić mnie do wyjaśnienia afery Jakiego. Kapica manipuluje informacjami dotyczącymi praw do lokali, jakie mam w TBS Opole, co stawia mnie w niekorzystnym świetle, pisze. Prezydent Opola dodaje również obszerne wyjaśnienie. Jak pisze, mieszkanie będzie go kosztować ponad pół milionów złotych, nie licząc kosztów kredytu, i wskazuje, że cena za metr kwadratowy to osiem tysięcy złotych. Dodatkowo, we wspomnianym apartamentowcu wciąż stoją wolne mieszkania, co oznacza, że prezydent miał nikomu swoim zakupem nie pokrzyżować planów. TBS te lokale sprzedaje bez żadnych preferencji i zniżek. Mieszkania te przez miesiące stały puste i nie było chętnych do ich nabycia, dodaje prezydent. Jak wskazuje, posiadanie domu nie zwalnia go z możliwości zakupu mieszkania, a lokal, o którym mowa, zdecydował się nabyć z uwagi na rodziców, którym chce zapewnić lepsze warunki mieszkaniowe. Wspomniana przez prezydenta afera Jakiego, to z kolei zarzuty pod adresem prezesa opolskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja Ireneusza Jakiego. W lokalnych mediach pojawiły się informacje, jakoby Jaki nieetycznie traktował swoich pracowników, a także windował swoje wynagrodzenie do wysokości pół miliona złotych.